Cześć czołem, oto czerwcowe premiery gier na konsole, które przykuły moją uwagę. Jedziemy! Na Dzień Dziecka na PC, Switcha, PlayStation 4 i PlayStation 5 premierę będzie miało Sealed. Dziwny platformer z panem nurkiem, który może przenosić, chyba, swoją świadomość w inne żywe istoty. Na przykład ryby, by rozwiązywać zagadki i pchać historię do przodu. Tyle mniej więcej wiem z tego trailera. Stylistycznie bardzo przypomina mi Limbo, a mechanika przenoszenia świadomości skojarzyła mi się z grą Swoper. Obydwa tytuły lubię, więc po Sealed z miłą chęcią sięgnę. Mario Strikers Battle League przypomina mi grę Gold 3 na sterydach. Kompletujemy niewielką drużynę złożoną z bohaterów gier Nintendo i gramy w nogę. Gramy w nogę, ale używamy też specjalnych umiejętności typu super strzał i takie. Mówię, Gold 3, tyle że w nowej nintendowskiej oprawie. Mario Strikers zawita ekskluzywnie na Switcha już 10 czerwca. Mario Strikers Battle League. Prepare for Strike, a 5-on-5 sport like soccer that's way heavy on offense. Aim for goals by dribbling and passing to teammates, as well as by using tackles, items, and crushing special shots. The main rule in this sport is to rule the field. Try to score more goals than your opponents. W ten sam dzień na pecety, plejaki i xboxy wjedzie także nowy horror od twórców takich gier jak Until Dawn, Hidden Agenda czy antologia Dark Pictures. The Quarry, czyli Kamieniołom, to ponownie slasherowata gra grozy, w której grupka nastoletnich opiekunów z letniego obozu będzie próbowała przeżyć, a każda, nawet najmniejsza podjęta przez nas decyzja może zadecydować, kto wróci do domu z opalenizną i silną traumą, a kto tyle szczęścia mieć nie będzie. Przy Until Dawn bawiłem się naprawdę dobrze i mam nadzieję, że Kamieniołom Grozy przyniesie mi tyle samo frajdy. What if we're out partying tonight out in the woods and we end up in a most dangerous game situation? Like when people hunt other people? Yeah, what, I mean, think about it. It's camp is over and hunting season has just begun. I did see a weird light in the treehouse across the lake. That was pretty spooky. Maybe it's your girlfriend, Ryan. The hack of hack, it's Quarry. Did you hear that? Mm-hmm. Should we look? Mm-hmm. Ah! Maybe it was the bears. And why does everyone blame everything on bears? Okay. Do you got anything better? I mean, like, zombies? Aliens, time-hopping Draculas. Ryan? Hey! Run! Can it be released to happen, please? We ain't playing games no more, little girl. There's something coming! One. Ah! Two. Lost. Max, we're lost. Three! Terrified kids are bad for business. You have to cut it off! Cut it off! Cut it off! Anyway, maybe just ease up on the ghost stories? Sorry. Just stick to Kumbaya next time, okay? What's that? You guys don't do Kumbaya anymore? Hello, my friend. Welcome to the show. 14 czerwca na PC, PlayStation 4 i PlayStation 5, Switcha oraz Xboxy One, X oraz S wjedzie kolejny rogal, The Hand of Merlin. Tym razem jednak zamiast biegać i ciachać, będziemy ciachać i czarować, ale z podziałem natury. Izometryczny rzut,
masa broni, levelowanie postaci, miła dla oka grafika i świat będący miksem arturiańskich legend i kosmicznego horroru to ciekawa propozycja, którą na pewno dodam do mojej wishlisty. Face your demise. Choose your path. And forge your destiny. But the journey ahead is unforgiving. The farther you go, the greater challenge awaits. Learn from failure. Carve your path to victory. I już na sam koniec dwie małe obsuwy. Na 16 czerwca została przesunięta premiera Cloud Gardens na Nintendo Switch. Miało być w maju, szukam, a tu taki numer. O tym i o następnym tytule mówiłem więcej w poprzednim filmiku. Odsyłam was więc serdecznie do zapoznania się z nim. Nowogeneracyjny update do Deliver Us the Moon miał się pojawić w maju. Twórcy potrzebowali jednak trochę więcej czasu, by dopieścić wersję na PS5 i Xboxy X oraz S i przesunęli premierę na 23 czerwca. Mam nadzieję, że już po raz ostatni. I to by było na tyle w czerwcu. Takie szybkie info, prawie jak Teleexpress. Dajcie znać w komentarzach, na jakie gry wy czekacie, a ja się już z wami żegnam. Przed odejściem nie zapomnijcie zostawić łapki w górę lub w dół, albo zostawić suba. A ode mnie to już wszystko. Do następnego razu, trzymajcie się, cześć.